Pileckim. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Przygotowania do imprezy trwają od 2, a nawet do 3 miesięcy. Szczególnie ważny jest to dzień dla uczestników Centrum Barka, ponieważ właśnie wtedy mają możliwość zaprezentować efekty długiej pracy, a także swoje umiejętności teatralne oraz wokalne. Wszyscy uczestnicy Barki są bardzo zadowoleni. Widzę też i rodziców, i ludzi, którzy tutaj przyszli. Jestem szczęśliwa, że taka Barka powstała, że takie imprezy są. Te imprezy integrują nasze dzieci, naszych uczestników z całym społeczeństwem. Dziękuję bardzo za czynki i zapraszam jeszcze do Barki. Ponadto mieszkańcy Górowa mieli okazję obejrzeć i posłuchać innych prezentacji muzycznych. Występy różnych zespołów, od zespołu Fervor poprzez pana Piotrowskiego, zakończy zespół Silver zabawą taneczną. Prezes Centrum Barka podsumował działalność placówki w minionym roku. W zeszłym roku udało nam się ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego wybudować nową świetlicę, w której wszyscy będą mieli okazję spotykać się, ćwiczyć, być wspólnie, ponieważ łącznie uczestników i pracowników Centrum Barka jest około 100 osób, więc potrzebna była taka sala. Plus grupa tenisowa, która rozwija swoje umiejętności, która uczestniczy w wielu turniejach. Także jest to niezbędna świetlica. W tym roku chcemy ją już wykończyć.